Dzień dobry. Jest piątek, koło godziny w pół do szóstej. Dzisiaj wyjątkowo nie idziemy do pracy. Czeka nas mała rodzinna wycieczka. Karola się kąpie, Tosia jeszcze śpi. A ja wam powiem, gdzie jedziemy. Otóż jedziemy do Kazimierza Dolnego. Właściwie jedziemy do Lublina na uroczystość rodzinną, ale zatrzymamy się na nocleg w Kazimierzu Dolnym i będziemy mieli trochę czasu na to, żeby pozwiedzać, więc na pewno wam to postaram się pokazać. Jest to mój pierwszy raz w Kazimierzu, także będzie ciekawie. Za nami jakieś 300 km, przed nami jeszcze setka, ale zanim o tym, co będzie przed nami, chciałbym wrócić na chwilę do poprzedniego odcinka vloga, w którym mówiłem o czasie i o tym, jak bardzo go nie mam i o w ogóle problemach. I można pomyśleć, że robiłem sobie wymówki. I o ironio, Casey Neistat kilka dni po publikacji przeze mnie tego filmu wrzucił film o wymówkach. I powiedział tam bardzo mądre słowa. Excuses are exactly like assholes. Everybody's got them, but nobody wants to hear about yours. Z którymi w pełni się zgadzam. Biorę sobie w ogóle ten jego film bardzo do serca, tak jak wiele innych jego filmów, bo uważam, że bardzo mądrze facet gada i bardzo ma pojęcie o tym, co mówi. Parafrazując jego wypowiedź, jeżeli przeszkoda stanie się wymówką, to wymówka stanie się celem w samym sobie, a jeżeli przeszkoda jest tylko przeszkodą, to jest po to, żeby ją przejść i osiągnąć cel. Więc ja nie będę sobie robił wymówek z braku czasu. Stawiam sobie za cel robienie jak największej ilości filmów i to się właśnie dzieje. Jest wyjazd, jest pretekst do tego, żeby nakręcić jakiegoś vloga, jest pretekst do tego, żeby się z wami spotkać, żeby wam coś pokazać, więc kręcę. Tak w ogóle poprzedni weekend też był bardzo intensywny. Byliśmy na ślubie i weselu Darii i Mateusza. Życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i miłości. I zrobiliśmy w 2 dni 900 km samochodem z 2-letnim dzieckiem. To jest naprawdę niezły wyczyn. I niestety nie miałem ze sobą aparatu, bo nie dość, że impreza była naprawdę przednia i bardzo dobrze się bawiliśmy. Tośka się wytańczyła, my się wytańczyliśmy, wyszaleliśmy. To wracając na spontanie zajechaliśmy do Łodzi, do zoo. Ja nie byłem w zoo od nastu lat. Mała była pierwszy raz, więc dla niej to była w ogóle frajda. I kurczę, taka szkoda, że nie miałem aparatu. Byłby kolejny jakiś ciekawy materiał, może właśnie w formie vloga, może w formie jakiegoś krótkiego filmu. W każdym razie tym razem wziąłem aparat, tym razem kręcimy. I tak sobie myślę, że może to nie jest głupi pomysł, żeby jednak robić vlogi. Bardzo się wzbraniałem przed tym formatem, dlatego że uważam, że żeby kręcić vlogi, trzeba mieć coś mądrego do powiedzenia i coś ciekawego do pokazania. Ale z drugiej strony to jest bardzo dobry pretekst, żeby robić filmy częściej, żeby częściej montować, częściej wrzucać w sieć. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. No i zobaczymy, jeżeli tak, to będziemy robić to dalej. Tymczasem idę do dziewczyn, które odpoczywają sobie na świeżym powietrzu. I za chwilę ruszamy w dalszą drogę. No przyznam, ładnie, ładnie. Bardzo urokliwe miasteczko, ten Kazimierz. Nie wiem, czy ktoś z was był w Kazimierzu. I nie wiem, czy ci, którzy byli w Kazimierzu, mieli okazję być na Bałkanach. W Bośni, tudzież w Chorwacji. Bardzo mi się kojarzy z tymi państwami tutaj architektura, zabudowa, szczególnie ten ciosany jasny kamień. Powiem szczerze, zdecydowanie na plus. Zdecydowanie wizyta bardzo przyjemna, udana. Dzień dobry. Tym sposobem dotarliśmy do kolejnego dnia.
Miałem jeszcze wam wczoraj co nieco opowiedzieć o tym miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, ale niestety zmęczenie nasze i zmęczenie Tośki mocno wzięło górę i po prostu bardzo szybko położyliśmy się spać. To teraz tak, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w stajni Wylongi. Jest to gospodarstwo agroturystyczne, które posiada własną stajnię, własną stadninę koni. Widok z okna oszałamiający. Nie dość, że na tor treningowy, to jeszcze do tego piękne takie quasi-górskie widoczki. Jeśli chodzi o pokoje, wnętrze bardzo fajne. Zresztą co ja będę wam opowiadał? Zobaczcie sami. Także, jak sami widzicie, bardzo pięknie, bardzo sielsko, bardzo mi się tu podoba i nikt mi nie płacił za to, żebym to powiedział. Mówię to z czystym sumieniem, zdecydowanie polecam, jeśli będziecie się wybierać do Lublina czy do Kazimierza w te okolice, zajedźcie tutaj, warto, nawet tylko po to, żeby zobaczyć to wszystko. A teraz jaki jest plan na dziś? Plan na dziś jest taki, że ubieramy się, jedziemy do Lublina, tam mamy uroczystość pierwszej komunii świętej. I po przyjęciu, po spotkaniu z rodziną, wsiadamy w samochód i znowu cały dzień jedziemy, wracamy do Olsztyna, bo jutro jest wielki dzień, Tosia ma drugie urodzinki, będzie kolejna impreza. Tymczasem trzymajcie się, możliwe, że wrzucę jeszcze jakieś kilka przebitek w międzyczasie z tego, co się będzie działo, ale już raczej nie będę vlogował, imprezę rodzinną pozostawię rodzinną. I do następnego razu.